Dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło powitać Was po przerwie. W minionym czasie byłam skupiona na pracy w gabinecie, gdzie rozwiązywałam problemy z cerą. To znacznie wzbogaciło moją wiedzę, którą pragnę się z Wami podzielić. I nareszcie tak udało mi się wygospodarować czas, że będziemy widywać się regularnie. A dzisiaj opowiem o szalenie popularnym problemie, z którym się zmagacie, a mianowicie o zaskórnikach. Abyś mogła raz na zawsze pozbyć się zaskórników, musisz dowiedzieć się. Jak wyglądają? Jak powstają? Co jest najistotniejsze w pielęgnacji, aby się ich pozbyć i jak powinna przebiegać kompletna, całkowita pielęgnacja krok po kroku? Zaskórniki często są nazywane wągrami. To są te małe czarne kropki, które gromadzą się w porach skóry. Czarny kolor zawdzięczają tlenowi, który je utlenił. Powstają na skutek rogowacenia martwych komórek naskórka oraz łoju w ujściach mieszków włosowych. Zatem, abyś mogła się ich pozbyć, musisz podziałać na a. łój, który tam zalega i b. zrogowaciałe komórki naskórka. I tu do gry wkracza oczyszczanie, bo właśnie już podczas oczyszczania pozbywasz się nadmiaru łoju i martwych komórek naskórka. Ale najważniejsze jest to, w jaki sposób oczyszczasz skórę. Nie wystarczy byle jak zmyć twarz i po kłopocie. Tu naprawdę musisz się przyłożyć, zarówno rano... Jak i wieczorem. Musisz zdać sobie sprawę, że oczyszczanie jest absolutnie najważniejszym punktem w Twojej pielęgnacji, jeżeli oczywiście chcesz się pozbyć zaskórników. Musisz wdrożyć oczyszczanie do codziennej pielęgnacji. Jeżeli tego nie zrobisz, to niestety zaskórników się nie pozbędziesz. A jak oczyścić prawidłowo skórę? Przede wszystkim poświęć temu odpowiedni czas. Mycie twarzy zajmie Ci kilka minut. Tak, kilka minut. Wieczorem powinno odbywać się w trzech krokach za pomocą mleczka lub olejku myjącego, żelu lub pianki oraz toniku. Na początek nałóż mleczko lub olejek myjący na suchą skórę, rozprowadź kolistymi ruchami i pomasuj przez około 30 sekund. Następnie zwilż dłonie i pomasuj ponownie 30 sekund, a następnie spłucz wodą. Pamiętaj, aby ten masaż był naprawdę bardzo dokładny. Zwróć uwagę na wszelkie partie twarzy, czyli na boki czoła, skronie, boki policzków, kąty żuchwy oraz na szyję i dekolt. Nie zapominaj o szyi i dekolcie. Po spukaniu twarzy jest czas na żelmyjący. Zatem nałóż żelmyjący takimi samymi ruchami, jak nakładałaś mleczko lub olejek. I pomasuj tym razem przez całą okrągłą minutę. Po tym czasie spłucz twarz dokładnie wodą oraz osusz albo ręcznikiem papierowym, albo małym frotę tylko i wyłącznie przeznaczonym do twarzy. Dlaczego? Dlatego, że mamy inną florę bakteryjną na twarzy, a inną na ciele. No przecież nie chcemy ich przenosić. Tych bakterii. I na suchą skórę zastosuj tonik. Polecam tutaj opakowanie ze spryskiwaczem, bo w ten sposób zdecydowanie po pierwsze używasz mniej toniku, a po drugie jest to korzystniejsze dla skóry, bo nie pocierasz jej żadnym wacikiem. Więc spryskujesz twarz obficie tonikiem, czekasz chwilę, tak około pół minuty, i ponownie skórę osuszasz, i znowu albo ręcznikiem papierowym, albo małym frotem, stricte przeznaczonym do twarzy. Po osuszeniu twarzy, czas na Kosmetyki pielęgnacyjne. I tak wygląda wieczór. Natomiast rano mycie odbywa się już tylko w dwóch krokach, czyli bez olejku lub mleczka, czyli za pomocą żelu lub pianki oraz toniku. Oczywiście każdą z tych czynności wykonaj tak samo starannie jak wieczorem. Absolutnie. Wymówka w postaci porannego pośpiechu odpada. Jeżeli chcesz więcej się dowiedzieć o oczyszczaniu, to obejrzyj mój filmik, w którym bardzo dokładnie, krok po kroku, wyjaśniam i pokazuję, jak je wykonać. Już wiesz, że w celu pozbycia się zaskórników najważniejsze jest odpowiednie oczyszczanie, ale technika to jedna kwestia, a druga to skuteczne preparaty. A jakie to? Do oczyszczania twarzy, wybieraj kosmetyki o działaniu złuszczającym i zapobiegającym powstawaniu kolejnych zaskórników. W tej kwestii zdecydowanie najlepiej sprawdzają się preparaty z kwasami, takimi jak salicylowy, glikolowy, mlekowy, azelainowy czy pirogronowy. Jeśli masz skórę wrażliwą, sięgnij po kosmetyki z glukonolaktonem lub kwasem laktobionowym. Wybieraj preparaty o niewielkim stężeniu kwasów, aby nie doprowadzić do przesuszenia lub podrażnienia skóry. Pamiętaj, że lepiej jest dłużej używać delikatniejszy preparat niż od razu sięgać po zbyt agresywny i intensywny. Kwasy mogą być zawarte zarówno w żelu, jak i w toniku. Możesz również sporządzić własny preparat domowy w postaci toniku z octu jabłkowego. W tym celu wymieszaj ocet jabłkowy w proporcji 1 do 1 z hydrolatem oraz dodaj kilka kropli olejku z drzewa herbacianego. Taki tonik ma właściwości przeciwzaskórnikowe, przeciwzapalne i rozjaśniające. Oczyszczanie jest podstawą, ale nie zastąpi kompletnej pielęgnacji. A co jeszcze sprawi, że będziesz mogła cieszyć się piękną, czystą cerą? Po pierwsze nawilżanie, po drugie peelingi i po trzecie maseczki. Odnośnie nawilżania, to wiele z Was nie stosuje żadnych kremów z obawy, że jeszcze bardziej pogłębi się problem zaskórników. To ogromny błąd, bo właśnie w ten sposób jeszcze bardziej napędza się pracę gruczołów łojowych i pogłębia problem zaskórników. Odpowiednimi kremami można wyregulować pracę gruczołów łojowych i wyłuszczyć zaskórniki. Tak jak należy skórę oczyszczać rano i wieczorem, tak rano i wieczorem należy ją nawilżać. Rano wybieraj kosmetyki o działaniu nawilżającym, np. Na z witaminą B3 lub C, które mają właściwości przeciwzapalne, rozjaśniające i właśnie przeciwzaskórnikowe. Wieczorem nakładaj kremy z kwasami, które wymieniłam w preparatach do mycia twarzy lub z retinolem. Zarówno kwasy jak i retinol mają właściwości przeciwzaskórnikowe i pomagają wyregulować pracę gruczołów łojowych. Początkowo stosuj tego rodzaju preparaty dwa razy w tygodniu i stopniowo zwiększaj ich częstotliwość. Wieczorami, gdy nie aplikujesz kremu z kwasami bądź z retinolem, sięgaj po krem, który stosujesz rano, czyli ten krem nawilżający, np. Na z witaminami B3 lub C. Do nawilżania skóry wybieraj lekkie formuły w postaci kremo żelu lub emulsji. Bardzo dobrym sposobem w celu pozbycia się zaskórników jest zastosowanie dwóch lekkich preparatów. Mam tu na myśli serum i krem. Tym bardziej, że w serum może być zawarta większa ilość składników aktywnych, np. witaminy B3 lub cynku, a wtedy wystarczy, że w kremie nawilżającym będzie tylko kwas hialuronowy, już bez dodatkowych innych substancji. Takie połączenie jest bardzo korzystne. Lekkie serum i lekki krem będą zdecydowanie lepszym wyjściem niż jeden krem ciężki, dlatego że lekkie formuły nie zaostrzają problemu zaskórników, bo nie blokują porów skóry. Tym bardziej, że w takim lekkim serum może być większa zawartość witaminy B3 lub cynku, a wtedy wystarczy, że w kremie będzie już tylko kwas hialuronowy bez dodatkowych innych substancji. To będzie zdecydowanie najkorzystniejsze wyjście. Kolejnym punktem w pielęgnacji przeciwzaskórnikowej jest peeling dlatego, że pomaga pozbywać się zalegających, martwych komórek naskórka w ujściach mieszków włosowych. Do wyboru masz preparaty enzymatyczne, kwasowe lub ziarniste. Peeling, aby przyniósł oczekiwane efekty, musi być stosowany 1-2 razy w tygodniu, oczywiście w zależności od rodzaju i wrażliwości skóry. Niektóre peelingi kwasowe, jak chociażby z kwasem mlekowym, nie dosyć, że dbają o prawidłowe złuszczanie naskórka, Pomagają pozbyć się zaskórników, to jeszcze dbają o prawidłowy poziom wody w skórze, czyli ją nawilżają, a to ogromna zaleta. Ostatnim, ale równie istotnym punktem w pielęgnacji przeciwzaskórnikowej są maseczki. Wybieraj maseczki oczyszczające z glinkami, błotem lub węglem aktywnym. Stosuj je jeden raz w tygodniu wtedy, gdy uprzednio użyjesz peeling enzymatyczny lub ziarnisty. Nie stosuj po zastosowaniu peelingu kwasowego. Jeżeli używasz tylko i wyłącznie peeling kwasowy, to wybierz inny dowolny dzień. Maseczki wspomagają działanie innych preparatów oraz działają również przeciwzaskórnikowo. Podsumowując, oto cztery kroki w celu pozbycia się zaskórników. Krok pierwszy. Codzienne właściwe oczyszczanie. Krok drugi. Odpowiednio nawilżona skóra. Krok trzeci. Regularny peeling z zaznaczeniem regularny to niecodzienne. Krok czwarty. Właściwy rodzaj maseczki. Bądź staranna, cierpliwa i nigdy nie idź na skróty. Sukcesywnie wprowadź to, o czym mówiłam, a wreszcie pozbędziesz się za Do zobaczenia!